Słuchajcie panowie, kim jest do cholery ten pan O? Ktoś go kojarzy, czy nie? Nie. Nie. Okej, to teraz wam powiem, co zostało mi powiedziane. Najprawdopodobniej ten człowiek będzie chciał się z nami skontaktować. I czy nam się to podoba, czy nie, będziemy jego pracownikami. Inaczej zginiemy, rozumiecie? Czemu go nie zabijemy? No właśnie. To jest ten sam człowiek, który był wtedy w banku z miniganem. Tego jeszcze nie wiem, ale no wszystko wygląda bardzo podobnie. To życzę powodzenia w zabiciu go. A czemu go nie zabijemy? No właśnie, podobno już ktoś próbował i wyszło to bardzo źle, dlatego... To ten od tego auta z działkiem? Tak, dokładnie. Kurde. Siemano, dzik z tej strony widzowej, tak jak słyszeliście po tym wstępie, naprawdę jest ciężki dylemat. Zabić pana O, nie zabijać, współpracować, kim on jest, skąd on jest. Bardzo dużo pytań, bardzo mało odpowiedzi, o które będziemy dzisiaj walczyć. No ale widzowie, to wszystko bez waszej pomocy się nie udaje, dlatego liczę na waszą pomoc. Przy okazji, tutaj jest lista ostatnich subskrybentów i chciałbym podziękować tym osobom, bo mają zaszczytne tutaj miejsce na tym filmie. Jeżeli ty też chcesz mieć, to subskrybuj ten kanał, bo ponad 30% z was nie subskrybuje go. No ale chciałbym wam też przypomnieć o tym, że jedna łapka to jest $10, a w ostatnim odcinku tych pieniędzy zarobiliśmy tyle. No ale już kończąc ten mały blok reklamowy, widzowie, chciałbym wam przypomnieć o tym, żebyście pisali mi, kim jest ten gość. Pomagali nam teraz, bo jesteśmy w etapie serii, w którym walczymy z wrogiem, no, który jest chyba naprawdę gigantem w tym mieście. Nie wiemy, kim on jest. Ja w sumie też za wiele nie wiem, więc widzowie, ja się też dowiaduję z tymi odcinkami na bieżąco i z waszych komentarzy. Za to Marcin też będzie wam wdzięczny, jeżeli będziecie pisać. A jeszcze na koniec zapraszam na swojego Instagrama oraz na TikToka. Tam chyba będę coraz bardziej aktywny. Nie wiem. Jeżeli chcecie, wbijcie. Po prostu założyłem to, więc... mówię wam o tym. Czy tam się coś pojawi sensownego? Podejrzewam, że nie. Będę głównie wrzucał shit content, ale jeżeli to lubisz, to zapraszam. Dobra chłopaki, w takim razie musimy zrobić jakiś plan. Jeżeli ta osoba się z nami skontaktuje, to myślę, że to będzie jutro albo dzisiaj. Co wy na to? O co chodzi? No chodzi o tego gościa. Jakiego gościa dopiero? A kto to jest? To jest gość, który tak naprawdę jest nad nami wszystkim, jest nade mną. To już wiecie, my pracujemy od teraz dla kogoś innego. Tak, od razu mówię, żebyście założyli kamizelki. Macie w magazynie? Bo może być niebezpiecznie. Na ulicach ostatnio widziane były pojazdy opancerzone. Opancerzone, dokładnie. O, i to od niego? Bo moi ludzie coś gadali. No tak, stary, on ma wojskowy sprzęt. Nie ma co z takim człowiekiem zadzierać. Musimy po prostu czekać. A czemu policja nie reaguje? No i to jest dobre pytanie, stary. Czemu nikt nie reaguje na takiego świra? No w sumie. Kto się zajmuje Ramzesem? Widzowie, no właśnie, bo pisaliście mi, żeby odwalić Ramzesa, ale uważam, że dzisiaj nie ma na to czasu. W dzisiejszym odcinku nie będzie na to czasu, bo nasz wróg jest 10 razy silniejszy od Ramzesa. Pan O jest gościem, który ma jakieś opancerzone wozy. Widzowie, my nie mamy opancerzonego wozu żadnego. To skupmy się na ważniejszych rzeczach, a teraz dopytajmy się, kto zajmuje się Ramzesem. Przy okazji, tak jak mówiłem, kto zajmuje się Ramzesem, co? Chyba Biggie. Biggie? No Biggie. Okej, okay, Biggie. Cholera, widzowie, Biggie. Biggie jest podejrzewany o to, że jest kretem u nas, że tutaj chce nam wbić nóż w plecy, okej. Okay. Dobra, ale wracając do tematu, słuchajcie mnie, moi drodzy. Jesteście za tym, żeby pracować dla tego człowieka, czy żeby z nim walczyć? Walczyć. Ja pracuję tylko dla ciebie. Walka, młody, okej, okay, luz, ale jesteś za młody, żeby zginąć, gościu. Marcinek, trudno. Tam gdzie ty, tam i my. Tak, dokładnie. Dobra, chłopaki, to... Powiem was tak, zrobimy ja jak lepsze, będzie trzeba. Mam coś do załatwienia, potem wrócę. No, siema, siema. Co wie? Palma się gdzieś ewakuuje teraz? Dobra, dobra, wiecie co? Yamakuta, no. Zajmij się z chłopakami, a ja pojadę zobaczyć jedną bardzo dziwną rzecz. Dobra. Spotkamy się na... No, więc Yamakuta wam wytłumaczy, kim jest ten człowiek. Dobra. Bo chyba go, no widział go w takim jednym miejscu, Union Depository. Dobra, widzowie, chodźmy pośledzić Palmę, gdzie on jest? Przy okazji pójdźmy do naszej G-klasy. Dobra, widzowie, jesteśmy już chyba za Palmą tutaj. Tak, on jedzie gdzieś, by sprawdzić, gdzie jedzie. Bardzo dziwne zachowanie. Jego to totalnie nie ruszyło, że dowiedział się o kimś takim jak pan O, że jest ten gość po prostu gigamocny, że mam bardzo mocną ekipę i sobie jedzie gdzieś. Dobra, widzowie, ale starajmy się trzymać jakikolwiek dystans, żeby nas nie wyczaić. Specjalnie pojechałem samemu, by nie ściągać na siebie głupich podejrzeń naszych tutaj współbandowiczów. A najbardziej się boję o to, że Palma działa z Biggiem. Jeżeli to jest prawda, że oni we dwoje działają, to mamy już teraz dwóch kretów najprawdopodobniej. Biggie z nami bardzo długo nie gadał. Okej, on tu wjechał. Dobra, mam pomysł, widzowie. Patrzcie to. Próbuję się dostać, kurczę, na te schodki. Okej, dobra, widzowie, mam to. Co tu jest grane? Gdzie on jest? Wchodzimy, widzowie, po schodach. Ja nie widzę go. Jakaś fura stoi. Widzowie, jakaś fura podjechała. Cholera, chowam się, żeby mnie nie zauważyli. Patrzcie, jacyś ludzie wysiedli. Co jest grane? Widzowie, to nie jest normalne. Kim tutaj jest Palma? W co on jest zamieszany? Z kim on handluje? On daje jakąś walizkę im!
O cholera, odebrali walizę. Widzowie, piszcie mi, kim jest ta ekipa. Dobra, wyciągam Kalasznikowa w razie czego. Ale nie, oni też mają kałachy, to nie ma co, to będzie samobójstwo, jeżeli tu do nich wylecę. Co jest? Skończyli wymianę, okej, muszę szybko uciekać, żeby nie zobaczył mojego auta. Cholera. A, skok. Dobra, widzowie, odjechałem. Ale to jest za fura, jakaś żółta rejestracja, czarne auto. Okej, Palma też wyjeżdża, gdzie jedzie? Jedzie za nimi! To naprawdę nie wygląda dobrze, widzowie. Nie wygląda dobrze. Nasz człowiek, jeżeli nas zdradza, to jest bardzo źle. Wtedy mamy już dwóch ludzi, którzy działają przeciwko nas w naszych szeregach. Musimy wpierw się tym zająć, a potem zająć się tym całym panem O. No na pewno nie może być tak, że on jest jakiś najmocniejszy. Z tego, co nam mówił Damon, to musi mieć gdzieś słaby punkt. Dlatego widzowie, myślę, że warto zapytać rdzennych mieszkańców Elburo o tym, co oni myślą o tym człowieku, bo najprawdopodobniej to chyba byli jego ludzie ostatnio na Elburo. Tak mi się wydaje, że to właśnie oni do nas walili z broni długiej, jak byliśmy ze Speedim. Jak nie oglądałeś poprzedniego odcinka, to byku obczajaj, bo cię naprawdę dużo kontentu omija. A my teraz pojedźmy w tamte rejony. Okej, widzowie, jesteśmy na Elburo. Teraz pukajmy ludzi. Jacyś tacy w miarę w naszym wieku by się przydali. Bo tu są same dziadki, widzicie? Same dziadki tutaj siedzą. Kurcze, ale te ulice żyją teraz w ogóle. Odkąd ci ludzie się tutaj pojawiają, dzieją się naprawdę różne rzeczy, to te ulice żyją. W ogóle dużo z was mi pisało, że Ejcik, bardzo często nagrywasz w czapce. Już dzisiaj nie nagrywam. A dlaczego nagrywałem? Bo moje włosy to była szopa. Bo robiłem zapas na spotkanko. A czekajcie, tu jest chyba jakiś młody gość. Porozmawiajmy z nim. No, ale moje włosy to była szopa, a nagrywałem zapas, bo jestem w tej chwili, albo już jestem po spotkanku. No i widzowie, żeby móc się tam pojawić, musiałem dla was nagrać materiał z wyprzedzeniem. A nagrywałem go akurat w weekend i fryzjer był zamknięty. Gdzie jest ten człowiek? Widzowie, gdzie on zniknął? Marcin chyba oszalał. No nic, znajdźmy tutaj kogoś wartego. O! Jest ktoś. Hola amiga, wy tu mieszkacie? Hola, tak, mieszkamy tutaj. Słuchajcie, potrzebuję od was jedno pytania. Wy jesteście tutaj rdzenni? Od ilu lat tu mieszkacie? Ty jesteś ojcem? Si, padre. Padre, uno padre. Porque? Ich habe eine question. Wy mówicie mów po naszemu. Okej. No panowie, słuchajcie, mam do was pytanie. Tu byli ludzie, właśnie w ramach tej obrony. Możecie mi coś o nich powiedzieć? Kim oni są? No słuchaj, przyjechali do nas z jakimś wyposażeniem. Jak nie z... od nas, nie z ulicy. Auto opancerzone, z wieżyczkami. No, młody, właśnie o to mi chodzi. Powiedz mi coś więcej o nich. Co oni się dobijali tu do waszych domów? Zabijali naszych ludzi, niewinnych mieszkańców. Jak to zabijali? Zabili Alvaro zabili. Poczekajcie. O, widzowie, jest goryl. I znaczy King Kong, to był nasz człowiek. Ej, King Kong, to ty? King Kong, chodź na bajerę, ho. Ty mi coś powiesz. Ej, widzicie to gościa, to jest King Kong, mój człowiek. Czy on był tutaj, jak to się wszystko działo? Chyba był. King Kong, jak zareagowałeś? Złością zareagował? Tak, i zabili... A co oni na to? Zabili Alvaro, mojego brata. Zrozum to. Twojego brata ktoś zabił? Si. Lera. King Kong, co ty na to? Jaki masz plan? Kurczę, jakiś złoty rewolwer wyciągnął. Dobra, wstrzymaj się jeszcze. Czyli czekajcie, nie wiecie, kim są ci ludzie? Trzeba było jakieś dane. Kurczę, imię, nazwisko, kogoś, wiecie. Zamaskowani no. Strasznie, wyglądali jak jacyś uzbrojeni. Totalnie dziwne, bardziej niż wojskowi byli uzbrojeni. A może twój ojciec będzie coś wiedział, co? Wiesz może, kim są ci ludzie? Widziałeś ich może kiedyś? Słuchaj, kiedyś było co bardzo... Co ten King Kong robi? Ale nie aż tak, nie na taką skalę. Jak tu jeszcze urzędowała Marabunda, to sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Zaczęły wjeżdżać auta, aczkolwiek jeśli dobrze pamiętam, to były dabsty, a nie jakieś tutaj wieżyczki i tak dalej. Okej, dabsty. No, to są ci sami. I co się później stało? Cała Marabunda została w jedną noc wybita. Żaden z członków klanu nie został przy życiu. O cholera, widzowie. No, ale dlaczego? Dlaczego zostali wybici? No z tego, co było mówione na ulicy, podobno nie zapłacili im odpowiednich sum, się z nimi wykłócali o to, nie chcieli im dawać pieniędzy, no i wlecieli i tyle było po Marabundzie. Nie wiem, co teraz robić. Widocznie musimy z nimi podjąć tą współpracę. Okej, dobra, słuchajcie. My zapewnimy wam bezpieczeństwo, kumacie, choćbym ja miał zginąć, czy King Kong, tak? King Kong. Dokładnie, słyszycie go? On jest motywowany do waszego bezpieczeństwa. Gracias. No, gracias, amigo. Tu ja parente soy de adoptivo. Widzowie, powiedziałem, że jego ojciec go adoptował. Ale no, tak śmiesznie w nieśmiesznym, bo kurczę, ludzie pana, o, to są jakieś przewalone typy. Wsiadaj, King Kong. Mama cię nie kocha. Myślałem, że nie rozumiesz to, co powiedziałem. Wybacz, młody. Żarcik taki. Pamiętaj, zapewnijmy wam to bezpieczeństwo, okej? Okay? Okej, okay, ale muszę ci oddać. Ty, powaliło cię, gówniarzu, w auto! King Kong, zajmij się! Młodego King Kong tam dorwał, ale no. Widzowie, już bez jajec, już nie żartujmy sobie. Bo mamy bardzo mocnego przeciwnika przed sobą i nie wiem totalnie, jak się z nim mierzyć. Dajcie mi znać, czy warta jest współpraca z tym panem, o czy lepiej walczyć z nim, wiecie, zbrojnie jakoś.
choć no po tym co ja widziałem, odechciewa mi się. Chciałbym znać wasze zdanie w komentarzach, dlatego ładować, spamować wręcz tymi komentarzami. Chciałbym zobaczyć naprawdę ciekawe, kreatywne argumenty za bądź przeciw. No a teraz widzowie, pewnie w ogóle strzały tu są jakieś, no ale mniejsze. Teraz dziwicie się pewnie, gdzie ja jadę. Moi drodzy, natomiast jadę do Weasel News. Zapytacie pewnie, po co Marcin idzie do Weasel? Po to, żeby zrobić przykrywkę przed ludźmi tego pana i przykrywkę przed ekipami, które na nas polują. Kiedyś Marcin dostał ofertę zatrudnienia się w Weasel Newsie i teraz postanawia z niej skorzystać z racji tego, że jedyny biznes, jaki prowadzimy, to jest Burger Shop, a posiadanie takiej licencji reporterskiej bardzo by nam się przydało, a nie chcę jej fałszować, dlatego, żeby oczyścić dobre imię Marcina z jego przeszłych błędów, to skorzystamy z propozycji Weasel Newsa. No i spróbujemy się teoretycznie czegoś dowiedzieć o tym mieście. Może wypytamy reporterów o tym, czy wiedzą, kim jest ten człowiek. Właśnie Marcin był umówiony tutaj. No i widzę, tutaj są nawet fury. Jest jakiś człowiek na nas czeka. Okej, zaparkujmy sobie. Elegancja Francja, widzowie, elegancja. A, i przy okazji, widzowie, ściągnijmy tą bandamę, bo wyglądamy strasznie nieprofesjonalnie. Może przebierzmy się w jakąś koszulę. Okej, dobra, widzowie, tak teraz Marcin wygląda. A tu jest gość, do którego mieliśmy przyjechać. Dzień dobry, pan znał? Dzień dobry, tak jest. No ofertę chciałbym rozpatrzyć. Panu tam, i to, i pan, poszukujemy takich ludzi jak pan, spróbujemy ich w naszej firmie Weasel News, no i co? Ja mówię, jestem ambitnym, myślę, człowiekiem, umiem rozmawiać z ludźmi, co na pewno wam się przyda. No, takich osób chyba szukacie. Takich osób potrzebujemy w naszej firmie. Dobrze, tam, dobrze, to... Wiadajmy chyba, jedziemy. Jak to jedziemy? A umowa? A to, co się załatwi później. Teraz jedziemy się panu przetestować na wywiad, szybko, szybko. Jak szybko na wywiad? Jechać. Dobra, wsiadamy z... dobra, ale kto będzie obsługiwał kamery, cokolwiek? Ja nie wiem, co tu się robi. No to pan będzie gadał, a ja będę kamerował pana. Czyli prowadzimy... Czyli czekaj, pan mnie wrzuca na głęboką wodę i mam prowadzić z kimś wywiad? Spokojnie, spokojnie. No dobra, no to jedźmy tam. Co jest, widzowie? Ale gość jest narwany. No ale dobra, jedźmy w miejsce pierwszego wywiadu. Dobra, widzowie, no, chyba zajeżdżamy na miejsce. No ja, tak samo jak mówi ten starszy reporter. O Boże. Cholera, co tu jest grane? Chodź, jest normalny? Bierz. Co pan bierze? Z paki? Kamerę. Dobra, to ja może mikrofon. Dobra, mam mikrofon, on się sam włącza? No, jak tak, tak. No, dobra, pan. Dobra. Z kim przeprowadzić wywiad? Zapytaj się tego pana w czapce. A proszę mnie poduczyć, bo kurczę, nie wiem, nie pracowałem tu nigdy. No to, jak się pan w ogóle... Niech pan do niego podejdzie. Jak się pan w ogóle nazywa? Ja jestem Mitchell. Mitchell, pomóż mi, człowieku. Chcieli nas dobrze. Zabrać. Chodzisz do niego i się pytasz, dzień dobry. Dobra, już wiem. Dobra, widzowie, Mitchell nas wystawił. Dzień dobry. Dzień dobry, Weasel News. Chcielibyśmy z panami przeprowadzić wywiad. Czy można kilka słów do kamery? Chciałbym dowiedzieć się dobrze. O tutaj, co tutaj zaszło. Kim jest ten człowiek? Dobrze, proszę pana. Tak więc jest to człowiek, który został postrzelony w wyniku gangsterskich porachunków, proszę pana. Tu jest świadek całego zdarzenia. On może opowiedzieć nam więcej, jak to wyglądało. Czy świadek ma kilka słów do kamery? Chcielibyśmy się dowiedzieć na przykład, czy był... Wygląda on na bezdomnego. Jaki był jego status społeczny? On był dobrym człowiekiem. Nawet o pieniądze nie prosił nikogo. Także on nikomu nie wadzi. A szkoda, bo fajny kompan to z niego. Okej, widzowie, czemu bezdomny został zastrzelony? Zobaczcie na niego. Wspina gangsterskich porachunków. Nie na jakichś gangsterskich porachunków? Ja nie wiem, to nie wygląda mi na to, żeby gangsterzy mogli zastrzelić bezdomnego. Jeżeli wiecie, co się mogło mu stać, piszcie. Dobrze, a może szeryf ma kilka słów do kamery. Czy uważa pan, że bezpieczność w Los Santos maleje? Prosiłbym. Uważam, że nie maleje. To jest po prostu rzecz, która może zdarzyć się w każdym mieście, proszę pana. I nie uważam, że przez to bezpieczność maleje. Dobrze, a czy pański kolega był dla pana kimś w rodzaju oparcia psychicznego? To też z pewnością. Cały czas mogłem na niego liczyć w ciężkich chwilach, on mógł na mnie. Dobrze. Jak w sumie bezdomni tutaj. Teraz chyba mamy coś mówić? Na zakończenie, no, tak. No powiedz, że żegnamy się i będziemy się widzieć za chwilę. Witam was, telewizowie. Z tej strony Marcin Stoł prowadził dla was ten wywiad ze stacji Weasel News. A tutaj mieliśmy morderstwo pierwszego stopnia osoby bezdomnej przez porachunki gangów. Pozdrawiam. Dobrze mi poszło? Tak, było znakomicie. Okej, dobra, Mitchell, wiesz, nowa robota, ja się w tym nie odnajduję. Okej, widzowie, dowiedzieliśmy się jednej bardzo ważnej rzeczy, że ktoś zastrzelił bezdomnego. Widzowie, nie wydaje mi się, żeby gangi strzelały do bezdomnych, przynajmniej Snowsies tak nie robi. A jak robi to w ekstremalnych przypadkach, ale możecie mi napisać, kto mógł, nie wiem, porwać go, czy zawinąć, czy coś, czy może on komuś wisiał pieniądze, może znacie tą postać,
piszcie mi w komentarzu. A gdzie teraz jedziemy, Mitchell? Teraz jedziemy na Mirror Park. I coś tam się dzieje niby. Idziemy się zapytać mieszkańców. Dobra. A co takiego? O czym masz doniesienie? Dokładnie to sam nie wiem. Właśnie dlatego jedziemy się zapytać mieszkańców, o co chodzi. Okej, widzowie, mieszkańcy Mirror Parku na coś skarżą do telewizji? No, posłuchajmy o tym. Jedziemy tam. Okej, widzowie, jesteśmy już na Mirror Parku i... No, wyjeżdżamy, to gdzieś tutaj. Aha, no ale skąd masz takie informacje, Mitchell? Ktoś ci je przekazał? Dzwonią do ciebie ludzie normalnie? Do stacji? No normalnie, no dostaję telefony. Dzieje się coś... To chyba tutaj? Dobra, sprawdźmy to. Wezmę mikrofon z paki. Bierz. I chyba mam pierwszą osobę, to chyba on. No, możemy się zapytać. Witam z tej strony telewizja Wizelio. Dzień dobry. Ja od razu powiem, że ta kamera może ważyć 21 kg. Widzę to na obliczeniach z mojego oka. To proste obliczenie. I chciałbym od razu powiedzieć, że wynikowanie mojego badania ostatnio wynikło, że po Mirror Parku jeździ jakiś pancerzony samochód, najprawdopodobniej ma warstwę 10 metrów szerokości, więc żadna kula z takiego zwykłego pistoletu lub karabinu by się przez niego nie przebiła nie. I na jego dachu... Co jest? Ja chciałbym przekazać... Przepraszam, pan kilka słów ma do kamery? My to kończymy to. To mój brat, co mu się stało? Kończymy to. To jest mój internet prawnikiem. Czemu kończymy to, Mitchell? Zakażę mu to wszystko. Ale co się stało? Wszystko ci powiem. Okej, no dobra. Przepraszam, co jest grane? Czemu Mitchell zakończył ten wywiad? Przecież mówili tam o tym opancerzonym aucie. To nie. To już jest za dużo. Co o za tym duże? Nam nie wolno. Mocny nieusmiał. Ale o tym nam nie wolno, to już jest za dużo. To już jest... Czemu niby nie wolno? Nie pytaj się i mówię ci. Albo się dostosujesz do mnie i do mojej pracy, będziesz ze mną, albo wylatujesz. Cię nie przyjmuję. Słyszycie to, widzowie? Weasel News nie chce tej sprawy nagłaśniać, ale goście w ogóle. Co jest grane? A tam jest młody chyba. Tak, młody. Wiesz co, Mitchell, to w takim razie masz jeszcze coś do roboty? A, szef. Nie, dzisiaj już nie. Dobra, to ja też pójdę do domu. Spadać, no. Tak. Wszędzie cię szukam. Zauważyłem cię, chodź na bok. No, co jest grane? Jest bardzo ważna sprawa, bo ostatnio Biggie zaczął, zaczął bardziej kolegować się z Palmą i dużo czasu ze sobą spędzają. Okay. I ostatnio w ogóle jakoś członkowie gangu nowymi furami przyjeżdżają. To mi się co trochę zdawało dziwne. Tym bardziej to, że Biggie zaczął gadać coś o tym całym Ramzesie, co próbował chyba coś tam zniszczyć, coś takiego. No i co o nim gadał? Nawijaj. Nie wiem właśnie. Tylko słyszę tak, podsłuchałem lekko, że właśnie gadał coś o Ramzesie, no i no. I okay. Raz go, pośledziłem go i tam jechał na szwalnię. Wiem, że tam nie mogę być, ale... No ciekawość. I co było na tej szwalni? No i właśnie jakieś dziwne paczki przyjechały. Okej, dobra, młody, dzięki wielkie za info. Czyli Biggie i Palma, tak? Tak, Biggie i Palma. Dobra, pożyczę twojego BMX-a. No dobra. Ja pierdzielę, widzowie, Biggie i Palma. Przepraszam. Ja mam pytanie do pana. Tak? Dlaczego nie chciał pan wiedzieć tej informacji? Moim zdaniem ta informacja była bardzo cenna dla waszych wiadomości oraz moje badania naukowe. Zabierz swojego brata stąd, okej? A to nie jest mój brat, to jest mój pracodawca i chciałbym powiedzieć, że ja mam maturę, wszystkie nas na pracę zrażam z rozrzeszczeniami, więc... Proszę pana, ja mam to w dupie. Ja nie pracuję, Wizel. Ale mu powiedziałem, no w sumie nie pracuję, nie mam jeszcze umowy, ale... To co mnie bardziej zaskakuje, widzowie, na początku odcinka widzieliśmy Palmę, który robi z kimś jakiś ciemny interes. Najprawdopodobniej robił ten biznes, widzowie, z jakimiś innymi gangusami. Potem młody mówi, że Biggie odbiera jakieś paczki na szwalni dziwne. Większość ludzi jeździ furami, może chłopaki ich po prostu przekupują sianem na swoją stronę. Ale teraz w ogóle mamy pewność, że Biggie współpracuje z Palmą. O ja pierdziele, to jest naprawdę grube. I jeszcze Ramzes jest w to zamieszany. Ale dobra, widzowie, mam na to plan. Wiecie? Pojedźmy na magazyn. Zorganizuję jakiś transport. Okej, widzowie, pamiętajcie, że mieliśmy kupywać magazyn od Bobiego. Bobby nie daje nam w ogóle znaku życia. Mam inny totalnie plan. O, akurat jest Yamakuta. Idealnie. Yamakuta, no. Mam do ciebie sprawę. Słuchaj, Biggie i Palma najprawdopodobniej współpracują ze sobą, okej? Okay? No, dopiero teraz to mówisz, przecież wcześniej mówiono. Tak, ale teraz mam potwierdzenie od młodego, że robią jakiś interes na boku, plus prześledziłem dzisiaj Palmę. Wiesz, co wyszło? No. Wyszło to, że gość
współpracuje z jakąś inną grupą przestępczą. No, a to myślisz, że to są ci ludzie pana O? Stary, nie wiem. Nie wyglądali mi tak. Wyglądali mi, kurczę, tamci ludzie pana O to są no, mega goście, no widzisz, mocni. A tamci przyjechali w jakimś SUV-ie. Cholera wie, kto to jest. Mogą to być ludzie Ramzesa, mogą być ludzie tego O. Ale teraz mamy inną sprawę. Ładuj to siano, ładuj te bronie. Dlaczego? Ładuj to na tego vana. Jedziemy to zakopać. Ale będę też miał informację, gdzie to będzie? No tak, a gdzie? No jedziesz to zakopać ze mną. Jako... No, ale tylko... mam nadzieję, że tego nie odkopiesz. No jak odkopię, to jak będzie trzeba. No to... Odkopiesz, dasz mi informację do tego, nie? Poczekaj, o czym ty gadasz? Może jak to byś odkopywał, to też mi o tym powiesz, nie? Najprawdopodobniej. Też tak zrobię. Ale jak? Żebyśmy siebie nie oszukali nawzajem, nie? Okej, okay, no stary, wiesz, no o tym miejscu będę wiedział tylko ja i ty. Jeżeli to zniknie, to wiem, że muszę ciebie zastrzelić. I jeszcze możemy powiedzieć imię w sumie. Bo teraz jak takie rzeczy się dzieją w gangu, to musimy mieć do siebie zaufanie. Musimy mieć tylko zaufanych ludzi przy sobie. Dobra, ja jeszcze kupuję magazyn od takiego jednego gościa. Wsiadaj do tej fury i ładuj to. A dokładnie ładuj. No, ale opowiem ci na szybkości. Kupuję jeszcze magazyn, tam będziemy trzymać większość tych rzeczy, ale to zakopuję na tak zwaną czarną godzinę. Wiesz co, może Yamakuta? No. Nie mów o tym Jimmy'emu. Na pewno? A, niech to zostanie między nami. Weź stąd jakoś 2 miliony w gotówce, to jest budżet całej bandy, więc myślę, że... Tutaj, powiem ci tak. Nie podoba mi się to, zdradzamy gang. Nie zdradzamy gang, ten gang jest mój. On pracuje dla mnie. Jak mówię, że trzeba wziąć z 3 milionów 2 miliony... Słuchaj, sprzedaliśmy Bieber, zarobiliśmy kupę forsy na tym, ale okay? To są fałszywki, wiesz o tym? Tak, to są fałszywki, to nie bierzemy, bierzemy realne siano. No dobra. Weź 2 banie, do tego weź 4 skrzynie z kałasznikowym, czyli łącznie będzie 20 sztuk. Wziąć kamizelki, te towar weź i tak dalej? Weź 10 sztuk kamizelek i 3 kg metaksy, której zostały. Ile tam jej jeszcze jest? No trochę jej jeszcze jest, to wezmę. Dobra, ale no powiem tak, mocno zbiednieje gang po tym, aczkolwiek no musimy mieć zabezpieczenie jakieś, gdyby okazało się najgorsze, czyli Biggie i Palma by nas zdradzili. Ja w ogóle ciekawi mnie, dlaczego nikt nam nie wierzy, dlaczego oni są tacy mocni. Wiedzieliśmy, co było ostatnio stary, w banku. Zobaczą przy pierwszej lepszej okazji, jak te ich auta się pojawią. Mniejsza, ładuj to Yamakuta, okej? Okay? Dobra. No widzowie, Yamakuta będzie ładował teraz na vana wszystkie te rzeczy. No i co, zabieramy z salda tutaj bandy dwie bańki z 3, które mamy, czyli no już dla ganku zostaje bardzo mało, bo 1 milion. Zabieramy również kilka kilo tematu, zabieramy 20 sztuk kałasznikowów i 10 sztuk kamizelek. Myślę, że to na pewno potraktujecie jako mądry ruch z mojej strony, no bo jeżeli ktoś wie, gdzie mamy rzeczy, to tych rzeczy może niedługo nie być, więc musimy to przenieść w miejsce, gdzie będę to wiedział tylko ja i Yamakuta. I z Jimmy'm zrobimy identycznie, przeniesiemy część rzeczy do magazynu, o którym będę wiedział tylko ja i Jimmy. Przez to mamy dwie miejscówy, o których wiedzą tylko dwie osoby. Uważam to za naprawdę spoko pomysł. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeżeli macie lepszy, jak mogę poukrywać te rzeczy, to piszcie. Jak, pakujesz? To dobra, poczekam chwilę, na ciebie jedziemy. Co ty na to? Dobra, może byś pomógł też. Dobra, pomogę ci. Widzowie, widzimy się za chwilę, jak to spakujemy. Okej, widzowie, cały sprzęt załadowany, ale na dworze pojawił się problem. I widzicie ten problem? Musieliśmy się przebrać w sali, żeby no, nasze stroje po prostu nie pomokły, żebyśmy mieli też jakąś, wiadomo, wodoodporność na sobie, żeby to nie zamokło. Chcieliśmy jakieś plandeki, wszystko. Widzowie, jedziemy teraz na złamanie karku, to zakopać w jakimś lesie, żeby to nikt oprócz nas nie znalazł. Yamakuta, masz ze sobą płaszcz, wszystko masz wodoodporne? Tak, no mam na sobie, no. Okej, okay. Te plandeki, które kazałem ci zabrać, pierwszy kopiemy to, ułożymy tam plandeki, wrzucimy skrzynię, a na koniec zakryjemy to kolejną plandeką i zakopiemy. Przez to będzie wodoodporne, nie zaleje nam tego woda. No dobra. Dobra, w takim razie jedźmy. Jakiś pierwszy lepszy las. I jeszcze jedna rzecz. Telefon zostaw w aucie, a weź stacjonarny GPS. Będziemy musieli zapisać koordynaty na kartce. No dobra, nie ma sprawy. No i widzowie, jedziemy od razu. Dobra widzowie, jesteśmy już blisko, na totalnym zadupiu, zjechaliśmy z drogi i cholera! Marcin, co ty robisz? Ja pierdzielę, ale odwaliłem. O cholera, Yamakuta, aj, pomóż no i... Wypakuj to do cholery, nie narzekaj. Dobra. Yamakuta, ale odwaliłem, cholera. No nieźle. Otwieraj bagażnik, zakopniemy to za tą skałą. Przypływ nie powinien to zabrać. Okej, widzowie, Marcin wziął to serio na poważnie. Właśnie tutaj wiercimy się przez skałę, żeby zakopać te wszystkie rzeczy. Będzie to dość dużo roboty, a Yamakuta tam wypakowywuje całą broń i wszystkie rzeczy, które wziął. Dobrze, że wzięliśmy ten wdzianko wodoodporne, bo byśmy tu przemogli. Yamakuta, podawaj te rzeczy, szybko. No już, podaję, masz. Stary, wiercę się powoli, będziemy to musieli... zakopiemy. Aj,
położymy to na skalę, no myśl trochę. Przekopiemy ziemią, nikt się nie kapnie. Poza tym, kto by wchodził po skalę i szukał rzeczy, okej? Okay? Ale wszystko wypakowane, zobacz ile tego jest. Wiem. To, słuchaj, zrobimy tak. Broń zakopiemy pod skałą, o! Ale mi plecy bolą. A resztę zakopiemy w innym miejscu. Zacznij ładować, już rozkopałem kawałek. Ja idę kopać dalej. Okej, widzowie, Marcin szuka kolejnej miejscówki, żeby zakopać siano i myślę, że tutaj będzie odpowiednie. Okej, widzowie, Marcin kończy zakopywać pieniądze i temat. Bardzo blisko siebie i okej, mamy zrobione. A teraz co z Yamatutą? Cholera, jeszcze tyle siana zostało do zakopania. Widzowie, widzimy się jak to zakopiemy. I miejmy nadzieję, że damy radę wrócić naszą ciężaróweczką. Okej, widzowie, po katastrofie z naszą furą udało się ją odpalić, aczkolwiek nie wygląda to za dobrze. Zakopaliśmy wszystkie rzeczy i wzięliśmy lokalizację GPS, którą spisaliśmy na kartkę. Piszcie mi, czy dobry wybór to był, a teraz co? Przebierzmy się w normalne ciuchy, jak zaraz dotrzemy do magazynu. Okej, widzowie, wjeżdżamy na magazyn, przebierzmy się w nasze stare ciuchy i jestem dumny z tego, że udało nam się to. Yamakuta, dobra robota, ale przebieraj się w normalny łachy już. Nie mogą nas poznać, a tą ciężarówkę będzie trzeba spalić. Kumasz to? No tylko trochę mi z tym źle. Z czym ci źle? No, że okradamy gang. Nie okradamy gang, tylko bierzemy to, co nasze i odkładamy na czarną godzinę. Dla ale naszego gangu. Ale to nie jest nasze, to jest gangu. Ten gang bez nas by nic nie znaczył. Taka no, jest prawda. Bez nich my też byśmy nie istnieli, nie? Gang bez nich też by stary, nie było gangu. To są pieniądze z ostatniej transakcji Bimbrem, którą ja załatwiłem. One nam się zasługują. Poczekaj. Ale to gang roznosił. Nie miałby co roznosić, gdyby nie my. Poczekaj. To jakiś numer prywatny do mnie dzwoni. Halo, kto tam? Witaj, Marcinie. O cholera, widzowie, kim jest ten gość? Ale mnie ciarek przed... Co jest grane? Kim ty jesteś, gościu? Nieważne. Podjedź do siebie na Elburo. Co ty mi bierz? Co? Widzowie, ktoś chce się z nami spotkać. Kim jest ten gościu? Yamakuta, jedziemy jak najszybciej na Elburo. Dzwoni no zdobię prywatnego i chce się spotkać. To nie przebiera się szybko, że jedziemy. Bierz kałacha, muszę się przebrać, wyglądam jak debil. Okej, widzowie, Marcin wziął sprawę na poważnie, założył komijarę, niebieskie buty, wziął pompę i auto do akcji. Czyli może być grubo. Nie wiadomo, kim jest gość, który chce się z nami spotkać. Yamakuta też przebrany, wziął maskę paintballową. Gościu, mamy komijarki na magazynie, a tym masce paintballowej. Jest straszna pogoda, jedziemy na Elburo. Musimy tam dojechać przed tym, żeby ten ziomek tam nie zdążył dojechać. Kim jest ten gościu? Czy to jest jakiś kolejny niby wróg? Nie chcę się przekonać o tym na swojej skórze, więc pojedźmy i porozmawiajmy. Może to może być nasz nowy sojusz, ale widzowie, oj, nie wygląda mi na to, żeby tak było. Co to jest? Co tu się dzieje? Co to są za fury? Widzowie, czy to na pewno jest jeszcze banda? Cholera, wysiadaj, dawaj. O cholera, widzowie, jacyś ludzie tu stoją. Sobaj, broń, chodź porozmawiamy. Ktoś ty. No ktoś ty, no właściciel tej chaty, a ty kto? Imię. Marcin, kim wy jest? Szefie, Marcin, puścić go. Co jest grane? Co oni się rządzą? Za mną, przyjął. Co jest? Pasowałem się trochę do nich. To was prąbało w moim domu, siedzicie? Co? Idziesz dalej. Co? O, jest! O, cholera. Co to jest, k***a, za Terminator, widzowie? Witaj, Marcinie. Cześć. Pozwólcie, że ściągnę tą kominiarkę. Ale tą maskę... Okej, okay, no i kim wy do cholery jesteście, ludzie? Czemu twój ziomek wygląda jakby spierdolił ze Star Wars? Nie wiem, czemu tak się do mnie odzywasz, ale zaprzestań szybko, bo zrobię z ciebie sen szwajcarski. Okej, okay, widzowie, może jednak się posłucham od gościa, który stoi z miniganem. Okej, okay, dobra, stary, luz, ale wiesz, nie miałem nic na myśli, ale wytłumacz mi, po co twój ziomek stoi z tym wielkim gównem w rękach? Żeby zabić cię w 2 sekundy. Ale z jaki Pakistan? Kim ty jesteś? Zabić twoich wszystkich kolegów. Kim ty jesteś, gościu? Nie słyszałeś o mnie? Przedstaw się, stary, nie chcę cię pomylić. Widzowie, to jest chyba ten pan O. Zaczyna się na pan, kończy na O. No właśnie. Dobra, jednak to nie są słabi goście, jak myślałem na początku. Okej, okay, dobra, stary, no coś mi się obiło o uszy. Po co tu przyjechały? Po co? No od dzisiaj płacisz mi 200 tysięcy. Z jakiej paki niby? Płaciliśmy tyle Dwayne'owi. Wolę płacić Dwayne'owi niż temu frajerowi. A z jakiej paki, gościu, mam tobie płacić, siano, ha? No bo ja tak powiedziałem. Jak ja tak powiedziałem, to tak będzie. A jak nie chcę ci płacić, to co innego wtedy? No co? Wtedy zabiję was wszystkich jak marabunt. Do ostatniego. O cholera, to on ich wybił. Ja pierdzielę, już się nie dziwię. No dobra, gość, to myślę, że możemy się dogadać, co nie? Co nie, chłopaki? Tak. Okej, okay, no marabunta brzmi. Ej, Rodrigo! Dobra, koniec tego pierdolenia. Opuść to, ej! Co ty robisz, stary? Co jest, on mu strzelił właśnie w głowę? Popierdolił cię! Daj! Co wy zrobiliście? Ty jesteś jakiś p***y, k***a! Zabiłeś mojego człowieka! A ty uspokój gówniarza, bo zaraz skończy jak twój kolega. Zamknąć mordy, wszyscy za nami, zamknij mordę! Rodrigo! Czego tu jeszcze chcesz? No czego chcesz jeszcze przekazać? Jeżeli nie będziesz tował mnie jak szefa i nie będziesz robił tego, co ci mówię, i płacił,
No to co? Tak jak wcześniej powiedziałem, wybiję ci cały gang. Okej, niech umowa stoi w takim razie. A teraz możesz stąd wyjść. Dziękuję bardzo za twoje spotkanie. Rodrigo, dziękuję. Co z tobą? Nie ma co go ratować, nie żyje. Uratuję go, zobaczysz. Idź tam. Pojebacie! Nie żyje. No co ty robisz? Cholera. Chłopaki, zbieramy się. Ja bym go uratował, ja to czułem. Dobra, to i tak jeden człowiek, co ty... Co ty gadasz? Co ty, palma, pierdzielisz? Co? Co? Nie mamy z nimi szans! Nie mamy z nimi szans, widzisz, co się dzieje. Musimy im zapłacić, wsiano. Marcin. Leopold. Mówiłem, to są konsekwencje. Kolejny mnie wkurzasz? Jeszcze raz będziecie... Dobra, nie kłóćcie się, ludzie. Zajmijcie się pochowaniem Rodrigo, ja muszę odpocząć od tego. Widzowie, ciąg dalszy nastąpi.